Cześć, witam ponownie. Dzisiaj część druga, czyli dalsze przygody z Tikurilą Super White. Pokryłem ścianę drugi raz. Jak widzicie, jeszcze przebija ten ciemnozielony kolor. Tam na styku sufitu ze ścianą, gdzie ciągle sufit i ten pasek był kryty białą farbą, tam jest ładna, mocna biel. A tu na ścianie jeszcze widać takie sine plamy. Moim zdaniem co najmniej by trzeba jeszcze kryć z dwa razy, żeby to było naprawdę mocno białe. I teraz zachodzi pytanie, czy warto kupić 10 kg farby Tikurila Super White za 100 zł, czy lepiej kupić 2,7, bo takie jest najmniejsze opakowanie, Optiva 5, która naprawdę kryje bardzo mocno, za 120 zł. Gdzie można spokojnie dwa razy pokryć tą farbą i naprawdę moim zdaniem pokryje to o wiele lepiej, a przy okazji jeszcze dostaniemy taki ładny, taki satynowy mat, a tu jest głęboki mat. No to też zależy od tego, kto czego oczekuje, ale ja szczerze mówiąc, tak jak wspomniałem na pierwszym filmie, mając doświadczenie z tą farbą, w sensie mam na myśli Optivę 5, to tam się malowało bardzo komfortowo, ta farba szybko wpijała w ścianę, nie robiła takiego efektu sinienia, a tutaj ta farba mocno sini, no i no nie chce wyjść ten kolor. No może faktycznie ma wpływ to, że tu był ciemny kolor i no i to trzeba czasu, ale tak czy inaczej widzę, że no nie ma takiej siły krycia. Ona wnika w tą ścianę, ściana się robi mokra, co jest naturalne, i powinien wyjść już po godzinie, powinien wybić się kolor, już powinna się wybijać biel, a nadal jest ta sinizna. No, to jest wina tej farby, no to są koszty, to jest, no, nie oszukujmy się, skoro tu za 1 litr przy Tikurili Super White wychodzi nam około 10 zł, Optiva 5 kosztuje już 30 zł, no to jest różnica, no i za to płacimy i tak to wygląda. Pokryję to później jeszcze raz i dam wam znać, jak to wyszło. Dzięki.